Gramy u siebie, jesteśmy gospodarzami. Cel może być jeden. Chcemy to spotkanie wygrać, żeby na własnym terenie, przed własną publicznością zaprezentować się jak najlepiej. My przyjechaliśmy tutaj dobrze zagrać, to jest po pierwsze, a po drugie no, wywieźć 3 punkty. No. Pojawiły się plotki, że Gwardia przeżywa problemy finansowe i organizacyjne. Mógłby pan to jakoś skomentować? No oczywiście, no wie pan, przed takim meczem no, trzeba podnieść na duchu zespół drużyny przeciwnej, w związku z tym szuka się no, różnych sposobów. Całkowicie zaprzeczam wszystkim tym pogłoskom. Białostoczanie w pierwszej połowie zagrali słabo, tak jakby przestraszyli się rywali, z którymi w Warszawie przegrali 1-2. W ciągu 45 minut Jagiellończycy stworzyli tylko 2 groźne sytuacje. W 18 minucie dobrą okazję miał Sławomir Głębocki, chwilę później dośrodkowywał Jacek Markiewicz. Można powiedzieć, że niepomyślnie rozpoczęła się więc gra z Gwardią w Białymstoku. Goście po strzale w 23 minucie spotkania Macieja Starczewskiego prowadzili aż do 67 minuty meczu. Popatrzmy jeszcze raz, jak padła bramka dla warszawskiej Gwardii. Mirosław Dymek przed bramką, piłka uderza w plecy, wpada do środka. 0-1. Tutaj kibice po prostu mogli stracić nadzieję na to, że Jagiellonii uda się cokolwiek zrobić w tym meczu. W drugiej połowie spotkania ożyły nadzieje na to, że Jagiellonia jednak może doprowadzić chociażby do remisu i oto sytuacja, po której pada gol 1-1. Zbigniew Szuksda wyrównał, ożyły nadzieję na zwycięstwo w tym momencie. W całym spotkaniu, bowiem Jagiellonia zaczęła grać o wiele lepiej. Do zakończenia spotkania pozostał już tylko kwadrans. Zagrażali bramce gości białostoczanie, próbowali swojej szansy. W tej sytuacji mogło być 2-1, niestety nieudana akcja, niezakończona golem. 10 minut później, po tej właśnie akcji, zza linii pola karnego przepięknie strzela Marcin Manelski. Wszyscy wpadają w euforię, naprawdę rewelacyjny gol, godny wielokrotnego pokazywania. Brawo, 2-1 po strzale Marcina Manelskiego. Kibice, którzy wcześniej mieli pretensje do poziomu gry białostockiego zespołu, do sposobu rozgrywania akcji, teraz byli z pewnością zadowoleni. I tutaj jeszcze przykład, jak Jagiellonia traciła okazję do zdobywania gola. Było tych sytuacji coraz więcej, coraz częściej. I proszę bardzo, ustala Sławomir Głębocki wynik spotkania na 3-1. Nikt nie miał wątpliwości, że w tym meczu lepszym zespołem jest Jagiellonia Wersal Podlaski Białystok. I aż żałować należy, że różnica między oboma zespołami w tej chwili po tym spotkaniu wynosi 7 punktów na niekorzyść białostoczan. Awansu raczej nie będzie, a warto przypomnieć, że w poprzednim sezonie o Jacka Markiewicza pytało Radomsko, a o Krzysztofa Łągiewkę Amika Wronki. Do dnia dzisiejszego nikt się nie zgłosił w tej rundzie po tych zawodników. Jeżeli będzie ktoś chciał grać w zespole pierwszoligowym czy drugoligowym, mającym aspiracje pierwszoligowe, na pewno trudno będzie nam zatrzymać tych zawodników, ale wszystko będziemy robili, żeby ci zawodnicy zostali. Dlatego z naszej strony nie ma tu chęci wyprzedaży czy sprzedaży, a wręcz odwrotnie, pozyskiwania. I przy naszych planach administracyjnych, rozwojowych. No zależy nam na tym, żeby tutaj zawodnicy ci pozostawali. Tak więc